Witam Was serdecznie. Ta cała chucpa pod Sejmem trwa, można powiedzieć, już dobry tydzień i odpuściłem ją. Nie chciałem robić materiału o tych wszystkich pastowanych kabanach w bagażniku, ale no, widzimy, że totalna opozycja nie próżnuje. Widzimy, że skala agresji i w ogóle eskalacja tego protestu no, wymyka się pomału spod kontroli. I impulsem do nakręcenia tego materiału jest krótki materiał filmowy, który był w wiadomościach Telewizji Polskiej. Młody chłopak popycha policjanta, wykrzykuje do niego, że jest zomowcem. Zapewne wielu z Was ten fragment zobaczyło. No i też zobaczyłem, że ta osoba jest poszukiwana przez policję. Tak się zdarzyło, że no, na Twitterze ludzie ustalili, kto to jest, no więc też puszczam ten materiał. Może to do odpowiednich organów dojdzie, a przy okazji zrobił mi się, można powiedzieć, taki przegląd postaci, nowych postaci, które tam występują. Oprócz tego na dole będziecie mieli numerki do linku. Wszystko, o czym mówię, ma pokrycie w źródłach. Piszecie mi, że czasem macie telefony komórkowe, nie możecie tak sobie łatwo wyklikać jak przy komputerze. Po prostu obejrzyjcie ten materiał, wyklikajcie sobie wszystko. Na koniec i tyle. Tak jak mówiłem przed chwilą, ujmę tutaj tylko motywy, jeżeli chodzi o typowo o wykrzykiwanie pod Sejmem. Jakiś, wiecie, jakieś takie debiliszcza, co, nie wiem, laleczki udu gdzieś tam wkuwają, jakieś egzorcyzmy robią, to sobie wszystko pomijamy. Chodzi tutaj typowo o protesty, o to, co idzie w Polskę, o to, co idzie w świat, no bo widzimy, że hieny dziennikarskie tylko czekają, aż coś się dzieje. I no to jest, zobaczycie, jedna wielka inscenizacja i jedna wielka mistyfikacja. Wątek pierwszy, ten chłopak, agresywny mężczyzna, 20-paroletni, popychający policjanta, wykrzykujący do policjanta. Mężczyzna jest nadal poszukiwany i jego personalia nie są znane, tożsamość jednak potwierdzają osoby publiczne Michał Grabiec i Krystyna Janda. Kiedyś było coś takiego, nie, cały czas jest ten teleturniej najprawdopodobniej, bo jakiś teleturniej, jak już wejdzie do TVP, to tak samo jak Strasburger, prawda, to on całe życie się na nim przejedzie. Ten drugi chyba, Janowski, jaka to melodia. Gościu robił bardzo dziwne miny. Wyglądał jakby miał jakiś szczękościsk, jakby był czymś też pobudzony. Dziwny taniec, bardzo energiczny, oczowytrzeszcz. Dziwne manipulacje, nie wiem, policzkami, twarzą. Oczywiście macie link w opisie. No niby, wiecie, spontanicznie internauci go tam wykryli, mistrz drugiego planu, potem pytanie na śniadanie i jakaś taka, no, wieszczyli mu nawet karierę, jeżeli chodzi o show biznes. Odnaleźli się świadkowie, którzy rozpoznali chłopaka, według nich ma na imię Wieczesław. Jest to student z Ukrainy, który przyjechał tutaj do nas się uczyć. Jeżeli to on. Teraz nam walczy o demokrację, teraz nam broni wolnych sądów. Szkoda, że pan Wieczesław nie broni swojej ojczyzny, tylko broni naszej. Potem wyszło podczas tego wywiadu, że on tutaj przyjechał studiować, ale już nie studiuje, tylko pracuje. A zajmuje się, jak powiedział, cytuję, modelstwem, statystowaniem, czyli pewnie, nie wiem, statystyką, show biznes. Po pierwsze, czy ten chłopak wjechał tutaj z zamiarem studiowania i to też napisał we wniosku, że przyjeżdża tutaj studiować, a kiedy już studiował, albo nie dał rady na polskiej uczelni i go wyrzucili, albo był to tylko pretekst, żeby się dostać do Polski i, no, można powiedzieć, oszukał tutaj państwa. Czy to nie jest tak, że on również użyczył swojego wizerunku na potrzeby tej manifestacji? Jeżeli to on. Czy on rzeczywiście się przyjmuje demokracją w Polsce? Czy może ktoś go tam... Coraz więcej osób ze ściany wschodniej, z Ukrainy, chce nam tutaj budować demokrację. Chociażby Igor Isajew w zeszłym roku wulgarne przypinki twierdził, że będzie nam tutaj ukrainizował te wszystkie chucpy kodowskie. Był również finansowany przez, w sensie również, ten tutaj człowiek jest promowany przez Telewizję Polską. Jeden program, potem drugi program, wywiady, można powiedzieć, dla osoby, która chce w show biznesie jakoś wejść do show biznesu. Takie, wiecie, taki program spotkaniu na śniadanie oraz nakręcenie tutaj tego całego hype'u
jaki był z tego jego dziwnego tańca i grymasów twarzy, jest to duże ułatwienie, jeżeli chodzi o wejście do show biznesu. Głupie, nie głupie, ale rozumiecie, że to jest taka branża, że no, tam się działa pod wpływem impulsów. W końcu wszyscy kupiliśmy, prawda, że pan Wieczesław, student z Ukrainy, no tak, tutaj się fajnie w Polsce zadomowił. W ogóle, kto w ogóle przywiązał uwagę, że to jest student z Ukrainy, prawda? I on się nagle nam tutaj uaktywnia w polityce. To samo jak mówię, Igor Isajew, no i chociażby Fundacja Rozwarty Dialog. No co prawda tutaj w Polsce chyba operuje ta polska część tej fundacji. Pan Kramek, pani Ludmiła najprawdopodobniej jednak została już chyba w hotelu na stałe, ale jednak jest to organizacja, która ma powiązania ukraińskie. I no w końcu rok temu był manifest Niech Państwo stanie. On teraz siedzi tam w tej bazie wypadowej, w tych namiotach z ludźmi i no ja nie wiem, co on tam w ogóle robi. Następna osoba jest to pani Leokadia J. Pani Leokadia J., jak sama mówiła, jest osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych, od alkoholu, jest nosicielką wirusa HIV. Kilka lat temu program Planet robił o niej program dokumentalny, w sensie kanał Planet, francuska telewizja, robi o niej program dokumentalny. Tak jak mówię, będą tutaj zdjęcia do pani Leokadii oraz do zajawki na stronie Planet tutaj tego ich filmu dokumentalnego. Pani Leokadia wzięła się w sobie, jakoś zawzięła te wszystkie swoje słabości, zostawiła na boku i broni nam teraz demokracji, walczy o wolne sądy. Bardzo to jest wszystko szczytne z jej strony. Ja podziwiam silną wolę pani Leokadii, ponieważ w oku podobno chodzą ludzie pijani, manifestanci podobno, część, tak, tacy wiecie, tacy stali po prostu, oczywiście nie wszyscy, stali demonstranci, taka stara gwardia, co tam w tych namiotach przesiaduje, no tam pan Matecki chodzi i mówi, że tam czuć woń alkoholu i no, że tam nie wszyscy wyglądają na trzeźwych. I wiecie, pani Leokadia biedna, i widzi dookoła no, ludzi, którzy tam sobie, wiecie, piwkują, czy tam coś innego robią. Skoro pan Matecki twierdzi, że no, czuć tam woń alkoholu, to no, pani Leokadia zapewne też, prawda? Jej silna wola jest na pewno nieraz wystawiona na próbę. I w kontekście tych dwóch postaci warto, żebyście zapoznali się z moim materiałem z zeszłego roku o tym, gdzie znalazłem ogłoszenie kodu. To był kod czy obywatele RP, no, traktujemy to wszystko jako jedność, gdzie szukają, jest wprost ogłoszenie ze stawką, no, żeby ludzie przychodzili jako statyści do manifestowania. Jest to ogłoszenie na Eliksie, jest tam zrzut z ekranu. Warto przemyśleć, czy osoba, która można powiedzieć służy swoim wizerunkiem do wynajęcia, oraz osoba, która, no myślę, że w jej położeniu demokracja i wolne sądy jest to jedna z ostatnich rzeczy, na jakiej powinna się skupiać. Czy ci ludzie, nie mówię akurat o tych, ale czy z tej całej tam no, masy, to trudno powiedzieć, bo jednak cały czas media pompują, że jest tych ludzi znacznie więcej, ale powiedzmy, że ze tej stałej takiej gwardii albo z tych ludzi takich widocznych, ilu z tych ludzi przyszło tą spontanicznie? Tak, to by warto było się nad tym zastanowić, no bo sprawdzić raczej nie będziemy mieli jak. I drugi bohater, ale można powiedzieć, że on był pierwszy, jeżeli chodzi tutaj o te wszystkie takie perypetie pod Sejmem. Osoba, która, młody chłopak, który niby został pobity przez policję. Były zdjęcia, jak trafił do szpitala, taki tutaj miał kołnierz usztywniający siłę, szyję. A na drugi dzień dla TVN-u już bez żadnego gipsu, bez tego kołnierza, w tej samej koszuli, w której leżał, udzielał sobie wywiadu dla TVN-u, jak tam protestował. Słuchajcie, o parę absurdu, myślę, że ten człowiek jest studentem, że on jest w miarę wykształcony. Wiadomo, zapewne jakiś lewicowy przedmiot na rynku pracy nieprzydatny, ale jednak no, on coś w głowie musi mieć. Jeżeli nie on, to czy dziennikarz TVN-u zadał takie pytanie, chłopcze, ale ty nagle ozdrowiałeś, może nie mów nam no, o broni Sejmów, ale jak ty się zregenerowałeś? To jest w końcu ewenement na skalę światową i jest cisza. Oczywiście, tam w TVN-ie było, co to było, podburzanie, żeby policja wymówiła posłuszeństwo.
jakieś takie dziwne sytuacje. No, Gliński tam tupnął nóżką, powiedział, że no, co prawda właściciel jest amerykański, pan Dawid Zaslav, tutaj jest, jeżeli chodzi na polskie warunki, nietykalny oraz jego korporacja, no ale on jednak tak chciałby powiedzieć, że tak się nie powinno robić. I to jest wszystko, co może spotkać tutaj tą stację i amerykańskie aktywa wtedy, kiedy rządzi PiS. No, wiadomo, analogicznie było zapewne z niemieckimi aktywami, jeżeli rządziła Platforma. Bo widzę, że kiedy mówię coraz częściej o tym, co mi się nie podoba w PiSie, to przychodzą ludzie z totalnej opozycji, a potem, wiecie, zasubskrybują mnie i nagle, wiecie, wychodzi materiał, gdzie no, o ich tutaj, no, niestety dzieci biegają, o ich pupilkach tutaj mówię z kolei niepochlebnie i jest takie po prostu zdziwienie w komentarzu ostatnio, za kim ty jesteś w ogóle, o czym ty mówisz. I wiecie, więc ja nie jestem tutaj za partiami, które są teraz albo były w parlamencie, tutaj PO-PiS, Magdalenka, Okrągłe Stoły, ludzie, którzy brali tam udział i założyli swoje partie, to dla mnie oni są po prostu skończeni. Więc okładam wszystkich równo. Troszkę więcej wymagam od PiS-u, ponieważ jednak mieli hasła o odnowie oraz oni są teraz u żłoba i to oni powinni rozliczać opozycję za to, za czasy, w których rządziła, a teraz niestety wychodzimy, że ta opozycja, która bandycka opozycja nierzadko, powinna być rozliczona, a oni teraz bronią demokracji. Tak, więc tutaj tylko taki mały wtręt. O czym ja mówiłem? Mówiłem o tym chłopaczku, tak, że aha, i że tam dla TVN-u bodajże tego wywiadu udzielał. Musicie wiedzieć, że on jest z jakiejś bojówki lewicowej, z LGBT. Wyciekły zdjęcia, w których no, wtargą do kościoła pod krzyżem on i jego kochanek, czy jego partner, czy chłopak, nie wiem na jakiej stopie oni są, ale gdzieś tam bardzo widziałem taki pocałunek, taki soczysty, jakieś koleżanki również tęczowe z flagą w kościele pod krzyżem. Nikt się nie zastanawia, że to może nie być na miejscu, że to może burzyć, godzić w czyjeś uczucia religijne, ale widzimy, pan nie poszedł do meczetu. Celuje w chrześcijan. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Ale dobrze, tutaj tą całą chucpę z tym chłopakiem, ja sobie zdaję sprawę, że wy o tym wiecie, to wszystko ma tydzień, to wszystko się rozniosło, ale jedna rzecz, można powiedzieć, umknęła. Otóż sfilmowano tego chłopaka, kiedy siedział blisko rosyjskiego korespondenta ze Sputnika. Siedzieli obok, jedli sobie to samo, potem ten pan ze Sputnika na czole demonstracji był. Czy to również nie było jakieś inspirowane? I postać druga, ten jego partner, kochanek, rok temu zrobili materiał, w sensie taka sonda, wiecie, przypadkowa sonda i nagle się trafiają osoby, które są teraz. Kiedy się wypowiada, no, jakieś, nie wiem, o czym było pytanie, no ale generalnie on tam mówi, że to są osoby, które zdają sobie sprawę z tego, te, które strajkują tam, że są krytyczne, zadają pytania. No tak generalnie, wiecie, taka elita, która jest zaniepokojona tym, co PiS robi z sądami. A teraz zrobili parę dni temu, zeszłego tygodnia, zdjęcie, gdzie po prostu chłopak z jakąś brechą lata, wali w te barierki, kompletna dzicz. Więc na tym przykładzie należy zobaczyć, co się takiego stało, że ci ludzie są tacy nakręceni, że ci ludzie są tacy agresywni. Pani Bali Marzec, to jest kazachska korespondentka, ona tutaj mieszka w Polsce na stałe. Ona twierdzi wprost, że to bardzo prawdopodobne, że są to podobne metody, jakie były wtedy, kiedy te wszystkie, wiecie, rosyjskie republiki odzyskiwały niepodległość i tam również ludzie byli pojeni alkoholem z jakimiś domieszkami środków pobudzających. Czy... Wiadomo, tutaj akurat są teraz czasy inne, jedni może sami we własnym zakresie, inni nieświadomie, prawda, chciał się tylko po prostu napić, dają mu, a potem tam po prostu gościa tam, czy tam kobietę ośrodka rozwalał, to wszystko należałoby sprawdzić. Pan Matecki, tak jak już mówiłem, on chodzi po tej ich bazie wypadowej, to jest w ogóle wstyd i hańba, że coś takiego stoi w Warszawie, że to nie jest rozpędzone i...
Ja mówię, że tam ludzie pijani chodzą, że czuć tam woń alkoholu. Tam już ktoś się na niego rzucił i mu tam wytrącił telefon z ręki. I macie filmik z tego momentu, jest też to wszystko zgłaszane policji. Więc widzimy, że tam są osoby uzależnione, widzimy, że kobieta, która jest z tamtych terenów, widzi, że to się wszystko zaczyna, taka kalka się zaczyna, te same sprawdzone schematy ze wschodu są przenoszone, a widzimy, że ma to wszystko sens, ponieważ totalnej opozycji zależy na tym, żeby była jakaś eskalacja. Oni tym żyją. Ktoś nawet zażartował, że jeżeli tego lata, do końca tego lata z rąk policji coś się nie stanie, no to oni zaczną się między sobą układać. Faktem jest, że teraz symulują, prawda, tak, ten chłopaczek z kołnierzem, jak Diduszko w zeszłym roku, nie, to on w sensie tam troszkę wcześniej był. I widzimy, do czego to wszystko zmierza. I teraz nowego sensu nabiera filmik z maja, z 1 maja, tam też coś się działo wtedy pod sądem, czy tam pod Sejmem, czy tam u pana Andrzeja, pod pałacem. Przyłapał kilku posłów Platformy. Kingę Gajewską, taki młody, wiecie, tych wszystkich tutaj, którzy chcą się wybić na tych właśnie protestach pod sklepem monopolowym. I on ich przyłapał i tam było 4 albo 5, chyba 1 czy 2 weszło. I wiecie, on ich przyłapał, zaczęli rozmawiać i wiecie, taka dziwna sytuacja, prawda? No nie wiem, 22 czy 23, bo to taki po prostu była już no, wczesna, późny wieczór, wczesna noc. I wiecie, jakieś takie głupie gadki tam do siebie, oni byli zmieszani i tamci co wyszli, nie wiem, albo coś małego kupili, albo w ogóle nic nie kupili. A to mogło, bo to było koło Sejmu, to było koło tej bazy wypadowej tam. I czy to nie było tak, że oni chcieli dostarczyć alkohol? Dzień się skończył i wiecie, takim po prostu niektórym pijaczkom do wynajęcia, nie wskazując nikogo z imienia i nazwiska oczywiście, macie tutaj za ten dzień, jest działka, może to było w tym kontekście, to wszystko dopiero się zaczyna układać w jedną całość. Tak samo zagadkowe jest ten chłopak, o którym mówiłem. No, ten drugi, tak, który tam po prostu miał ten kołnierz, również jakiś jest wpis albo na Twitterze jego, albo na Facebooku, mówi, żeby tam powiedzieć Nitrasowi, oczywiście będziecie to mieli w linku, że on się wywiązał ze swojej obietnicy, czy coś takiego. O co tak ten z Nitrasem, ten chłopaczyna, którzy można powiedzieć chyba nie powinni mieć jakoś z opozycją do czynienia, jeżeli miałoby być to spontaniczne? Co to było za obietnice? Co to są za układy? Widzieliśmy zresztą Schleswig-Holstein, która namawiała się wprost z tym Trójzębem z obywateli RP. Takie było ujęcie, bodajże minutowe, jak nie dłuższe, gdzie po prostu kamera stała, tam sobie po prostu na ucho szeptali tam perfidnie. To było w ten dzień, kiedy były pastowane kabany w bagażniku. I widzimy właśnie takie bardzo niezdrowe zachowanie ze strony samych posłów totalnej opozycji. Chociażby Szczerba podał dane policjanta, który był na służbie. Ja się dziwię, że ten człowiek jest w ogóle jeszcze w Sejmie. Powinien mieć immunitet od razu zdjęty. I no, powinien, no nie wiem, czy być zaaresztowany, ale po prostu jego sprawa powinna się toczyć. No to by było państwo prawa. Człowiek bardzo cynicznie się zachowuje. Będziecie mieli tutaj w linku kilka fotek, za których kryje się za policjantami i po prostu kręci filmiki. Kręci filmiki i to wszystko potem idzie w świat. To wszystko potem idzie w Polskę. Zmanipulowane. Ktoś się awanturuje, jego wynoszą, a Szczerba tam tup, leci tam przed nim i tam po prostu filmuje. Samą akcję oczywiście, gdzie jest ktoś wynoszony. Niestety, kiedy patrioci robią manifestacje w szczytnych celach, są oni pałowani przez policjantów w pełnym rysztunku. A tutaj to bydełko wynosi się nóżka za nóżkę. Tak jak komarka, muszka, nóżka za nóżkę, tup, każdy wynosi. A ludzie są pałowani i to bardzo dużo powinno dawać nam do myślenia. To mówi pan Rola. Ja nie będę sobie oczywiście przypisywał czegoś, czego nie wymyśliłem. Jest ten duży sens. PiS hoduje sobie tych ludzi. Można powiedzieć, że my widzimy z jednej strony dramat i eskalację, ale PiS oni siebie wzajemnie napędzają,
ta cała agresja, ta cała nienawiść, oni czerpią z tego siłę. PiS pokazuje to bydełko swoim wyborcom, pokazuje w Polsce większej ilości ludzi i do wyboru, tak, chcecie teraz mieć platformę, czy może u nas normalność? Tak, ludzie nie żyją tutaj tymi całymi perypetiami z Izraelem. Ludzie widzą propagandę, szczególnie ludzie starsi. Tak, rozmawiam z moimi rodzicami, gdzie oni rzeczywiście oglądają tylko jedynkę, dwójkę. Z internetu to ojciec czasem da sobie fakt, wstuka, mama tylko telewizję, może Angorę. Myślę, że takich ludzi jest bardzo wiele. A z drugiej strony przekaz totalnej opozycji idzie w świat. Tak, oni u nas są skompromitowani. My się możemy z tego śmiać, my się możemy dziwić, my możemy być zażenowani, ale na Zachodzie nie mają takich obiekcji. Ludzie tam łykają wszystko, co podają media. Tym bardziej w stosunku do Polski nikt tam nie chce tego drążyć. Nikomu się nie chce. Oni tylko widzą przebitki. Nawet jeżeli to nie wpłynie na sytuację polityczną w Polsce, że PiS się umocni, bo prawdopodobnie PiS się umocni. My ludzie, nie chcę zabrzmieć jakoś górnolotnie, ale którzy, można powiedzieć, są, widzą, co się dzieje. Oczywiście nie do końca, zapewne również jesteśmy manipulowani, ale widzą chociażby tutaj to, co się dzieje między PO i PiS-em, którzy na PO nigdy nie zagłosują, którzy odeszli świeżo od PiS-u, bo są zawiedzeni tym, jak on sprawuje swoją politykę, to jest nasz mało. I myślę, że to, co PiS stracił, tych ludzi, którzy odeszli ze względu na niedotrzymaną obietnicę, to on zyskał ich tam, wiecie, gdzieś tam właśnie od PO, jakichś tam komuchów, przez to, że pokazuje, jak ci ludzie się zachowują. Nawet jeżeli to pokazywanie tego nie wpłynie na sytuację polityczną w Polsce, to się przekłada już na finansowanie nasze z Unii Europejskiej. Słuchajcie, przez targowice, przez sprzedawczyków z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy chodzą tam i do tych Timmermansów, do innych się po prostu żalą, jak to tutaj w Polsce jest źle, to no i te zdjęcia, prawda, z tych pseudomanifestacji, no to my straciliśmy grube dziesiątki miliardów euro. Obetną nam finansowanie, nie jesteśmy praworządni, też pracę, jeżeli chodzi o rząd polski, pomijając, co oni tam robią już, tak, to wszystko sobie z boku zostawiamy, są paraliżowani. Zobaczcie, to jest taka strategia, jeżeli chodzi też o środowiska żydowskie i teraz o Unię Europejską, jak oni wiążą w różnych pierdołach, w różnych zainscenizowanych sytuacjach pracę polskiego rządu. Z drugiej strony, jakby nie mieli wiązanych rąk, to też co niby tam porobili, ale zważcie sobie tylko tutaj na to. To też jest pewnego rodzaju strategia, wiązanie w niepotrzebne sprawy, które zabierają czas i energię. No i przez tą całą chucpę tracimy wielkie pieniądze. Do tego, jak mówię, będziemy przeczołgiwani, będziemy poniżani jako kraj, że nie jesteśmy praworządni, jakieś takie, wiecie, Zachód będzie sobie starał swoje problemy, które ma, i to widać, też jakoś przykrywać tym, co się dzieje u nas. Nie mogę wam tego pokazać, bo autor tego wpisu go usunął. Jest to niemiecki dziennikarz, bodajże chyba z Deutsche Welle to było, i on napisał tydzień temu, świeżo po tym, jak się to nie eskalowało, że no w Polsce tam po tym pierwszym dniu protestów protestują ludzie z różnych grup społecznych i w ogóle w nocy to był jakiś tam sznur świateł. Bzdura kompletna, jeżeli chodzi o ten sznur świateł. On to usunął, bo go ludzie zajechali. Ja też to znalazłem i wiecie, on tam po niemiecku pisze, a no same polskie wpisy tam po prostu mu cisną, zdjęcia pokazują z tego wszystkiego, więc gościu to no pewnie kiedyś się miarka przybrała i było to już niewiarygodne i to po prostu usunął. Chciałem wam też dać tutaj to, ale ja też oczywiście mój wpis dwa grosze od tego dołożyłem, no i widzę, że po prostu nie ma tego, co mu napisałem, polnisze banditen. Nie ma tego w moich tweetach wysłanych sprzed tam, szukałem chyba z kilkunastu dni, więc usunął to. Kwestia ostatnia, troszkę może się tutaj
chaotycznie mówię, ale bardzo ważna. Otóż on powiedział, że ludzie z różnych grup społecznych. Zauważcie, że totalna opozycja odrobiła lekcję. W zeszłym roku śmialiśmy się, że to są dziadki, którym wzięto ubeckie emerytury, sami starsi ludzie, którzy mają czas. Teraz jest to rzeczywiście przekrój, pomijając większą ilość polityków, młodzi ludzie, studenci, ludzie mediów, chociaż też byli, ale to zauważył pan Bosak i on to przeczytał na takim lewicowym portalu OKO.press, gdzie była pewnego rodzaju strategia, instrukcja, zalecenie, nie wiadomo kto im to w ogóle pisze, prawda? Widać, że no, nie odkrywa Ameryki. Nie jest to spontaniczne, że ci ludzie organizują to, żeby wypaść dobrze w mediach i to bardzo prawdopodobne, że chodzi to o media z innych krajów. No, może o niemieckie, prawda? No bo to jednak tylko jedyny kraj w Europie, który tak tutaj zależy. Inne kraje zachodniej Europy raczej tutaj duże agentury nie mają, tylko Niemcy. I no, zalecenie. Także wiecie, tutaj damy panią tam Jaćkę, tak, o której tam był program, że jest uzależniona od wszystkiego i wszystkich, a obok dajmy prawnika. Tak, tutaj młody chłopaszek, student, tam jakiś dziadziuś. Żeby inaczej to wszystko wyglądało, żeby to wyglądało naturalnie, bo rzeczywiście to w zeszłym roku były filmy, prawda? Same dziadki szły i gdzieś tam, nie, jeszcze było w obronie studentów. To wszystko było tragiczne i komiczne zarazem. Też dam wam link do wywiadu właśnie z posłem Bosakiem i on mówi, że on znalazł to na OKO.press. Ja już nie będę tego szukał, posłuchajcie sobie pana Bosaka i no tam pewnie oni tego nie usuną. No, to są ludzie, którzy po prostu są tak pewni swego, że nie będą widzieli potrzeby, żeby się w ogóle z tym ukrywać, bo tak mówię, to nie jest na polskie warunki, to jest na warunki, na potrzeby Europy Zachodniej. I ostatnia kwestia, tak jak mówiłem, oni się sami napędzają. PiS tutaj pokazuje swojemu elektoratowi, totalna opozycja chce naciskami z zewnątrz, często odbieranie nam pieniędzy, żeby wywołać tutaj sytuację taką, nie inną, oburzenie i żeby oni w glorii i chwale tutaj wrócili. Jeżeli im się uda, pomijając, nie jest to jakieś podprogowe, że ja tutaj chcę, żebyście głosowali na PiS jako na mniejsze zło. Nie, nie, nie chcę. Ale jeżeli im się to uda, to bardzo prawdopodobne, że nasze dzieci będą się uczyły właśnie o tym, o czym ja teraz mówię, w podręcznika od historii. Zauważcie, po prostu pomyślcie sobie, jak, do jakiej manipulacji musiało dojść, jeżeli chodzi o ruch Solidarności. I teraz tego naszego tutaj Bożka Wałęsę. Jakie tam musiałeś manipulacje, jeżeli no, ludzie bezkrytycznie to wszystko kupowali. Nie było... No, zaufali po raz pierwszy, prawda? To był pierwszy, któremu zaufali. Teraz mamy tego Popłuczyny, gdzie można powiedzieć, ludzie się kompromitują nierzadko już na drugi dzień. Też dlatego jest między innymi RODO o ochronie wizerunków danych osobowych, żeby nie można było takich delikwentów wyłapywać. No dobrze, przechodząc już do podsumowania, taki w dwóch zdaniach. Wspominałem o tym, że historia może się dziać na naszych oczach. Jeżeli rzeczywiście marksizm kulturowy wygra i wróci PO, wrócą jakieś takie, wiecie, pomioty tamtych organizacji i będzie to się już potem nieskrępowanie rozwijało, to o tych ludziach nasze, moje wnuki, jeżeli jesteś młody, to twoje dzieci będą się uczyły w podręcznikach historii. Więc I zdziwisz się, jak to wszystko jest tam przedstawiane, jacy to byli herosi, jak oni odpierali ataki uzbrojonych policjantów, ale mamy teraz naszą wspaniałą, multikulturową, tęczową Europę. Czy jak oni tam potem sobie tą nazwę zmienią? Bo bardzo prawdopodobne, że Europa, w końcu Europa jest rodzajem żeńskim, prawda? To moim zdaniem jest bardzo krzywdzące dla mniejszości, które nie mają swojej tożsamości płciowej, ewentualnie ją i poszukują. I zapraszam was na następny materiał, który będzie na tym kanale, ewentualnie na następnym, właśnie o osobniku, który poszukiwał swojej tożsamości płciowej. I na tym zakończymy. Zapraszam was na tamten filmik. Będzie jeszcze dzisiaj. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam was serdecznie.